I wtedy nam, jak pociągniemy, wychodzą nam nożyczki. Tatusiu, co ty robisz? A, zaraz ci pokażę. A teraz zobaczymy, czy Neolina świeci w ciemności. Cześć, witajcie na kanale Baw się ZP. Tutaj Świat Madrydy, a dzisiaj przychodzę do Was z najnowszą Neoliną, świecącą w ciemności, granie w zaplątanie i nie uwierzycie. Jestem tutaj ja, na okładce. Zobaczcie, jeszcze tutaj jestem, jak się otworzy Neolinę. A w środku macie 3 tutoriale na różne triki. Dzisiaj spróbujemy nożyczki. Do triku potrzebujecie Neolinę. Na początku Neolinę zakładamy na kciuk i na mały palec i dajemy tak jakby tutaj rękę i wyciągamy tą oto tą linką pomiędzy kciukiem a małym palcem. Tak jakby ciągniemy w dół, żeby przeszła przez tą linkę. Jak mamy coś takiego, to robimy to jeszcze raz, powtarzamy czynność, czyli bierzemy tutaj stąd linkę i ciągniemy w dół. Jak mamy coś takiego, musimy tutaj, to jest trochę trudne, wsadzić rękę i tak jakby kciukiem i małym palcem przeciągnąć. Jak przeciągamy, musimy właśnie tutaj przez tą pętelkę przeciągnąć i wtedy nam, jak pociągniemy, wychodzą nam nożyczki. I tutaj możecie na przykład przewrócić palcem i macie nożyczki. Było takie trudne, a była bardzo fajna zabawa. Co możemy jeszcze zrobić z Neoliną? Na przykład nagrać z nią TikToki. Robienia różnych fajnych fryzur i do bransolek. A teraz zobaczymy, czy Neolina świeci w ciemności. Nie wiem jak u Was, ale u mnie cała rodzina wkręciła się w granie zaplątanie. Tatusiu, co ty robisz? A, zaraz ci pokażę. Kończę drabinę. Teraz wkładamy palce wskazujące w ten rąb. Okej. Okay. Puszczamy z małych palców. Udała ci się drabina! To pokaż, chcę spróbować jak przez nie widać. No, widać świat na niebiesko. Ślicznie. A jeżeli Wy lubicie się bawić Neoliną, to zapraszam Was na mojego TikToka Świat Matyldy Podłoga Official, gdzie, kto wie, może zrobimy duet. I tam, jeśli wyślecie filmik z Neoliną, to zrobię z Wami duet. Jeżeli podobał się film, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Baw się ZP. I pamiętajcie, najfajniejsze jest granie w zaplątanie. Pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!